Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj już mamy ostatnie nasze spotkanie. Temat trudny i bardzo ważny, ponieważ temat, którym się zajmujemy, no, w dziedzinie tego tematu, w obrębie tego tematu jest dużo takiego zamieszania i nieporozumienia i właściwie kłótni. My to widzieliśmy w ostatnim czasie, no już jakiś czas temu właściwie, bo dzisiaj będziemy się zajmowali tematem LGBT, prawda? Co to znaczy LGBT, co to jest? Oczywiście ten temat sobie zawęzimy troszeczkę do samego homoseksualizmu, bo ten skrót LGBT, on oznacza lesbijki, geje, biseksualiści, prawda, transseksualiści i potem to jeszcze idzie dalej. My to sobie tak troszeczkę zawęzimy, bo za dużo byłoby wszystko analizować i naraz, natomiast my chcemy ująć samą istotę rzeczy, samą istotę problemu, a temat jest kontrowersyjny i trudny i bardzo dużo nieporozumień na polu tego tematu nam się rodzi. Jakiś czas temu chociażby wypowiedź arcybiskupa Jędraszewskiego, prawda, który powiedział, że ideologia LGBT to jest zaraza, nowa zaraza i wybuchnęły wtedy bardzo duże kontrowersje, ogromny sprzeciw. Wydawało się, że nawet inni biskupi nie wiedzą, jak zareagować na to, czy to już nie było przesadzone, czy nie było za mocne. Nie mamy rozróżnienia, takiego intuicyjnego rozróżnienia w wartościowaniu tego, czym jest ideologia LGBT, a kim są osoby LGBT, prawda? Nam to się od razu rozmywa i widzieliśmy te akcje, że od razu pojawiły się pewne osoby z kartkami demonstracyjnie mówiąc: jestem zarazą. No, arcybiskup nic takiego nie powiedział. Absolutnie nic takiego nie powiedział. On mówił o ideologii. My podzielimy sobie ten nasz wykład tutaj na takie dwie części. Pierwsza część to będzie o samym homoseksualizmie, o zjawisku odmiennej preferencji seksualnej, bo w gruncie rzeczy o to chodzi. Tydzień temu mówiliśmy o gender. Gender to jest inna tożsamość, prawda? Ktoś rozpoznaje swoją tożsamość jako odmienną od swojej cielesności, natomiast LGBT to jest inna orientacja, prawda? Czyli niezgodna z większością, tak jak większość, prawda? Powiedzmy tak oględnie ma. I na początku powiemy sobie właśnie o samym homoseksualizmie, tak w kluczu naszych wykładów. Najpierw o tym zjawisku nie z punktu widzenia Kościoła, ale z punktu widzenia no może trochę filozofii, trochę nauk szczegółowych, psychologii, prawda, żeby wiedzieć, jak to ugryźć, co to jest i jak na to powinniśmy patrzeć, a potem dopiero przejdziemy do Biblii, co Biblia na ten temat mówi i co mówi nauczanie Kościoła. Przeczytamy sobie dzisiaj trzy punkty z katechizmu Kościoła katolickiego, które często są przytaczane i są manipulowane, bardzo mocno manipulowane. Powiemy sobie też, na czym ta manipulacja polega, a potem dopiero później powiemy sobie o tym, czym jest ideologia LGBT, bo to jest coś zupełnie innego. Jeżeli chodzi o samą orientację seksualną, prawda, no to jeżeli mówimy o homoseksualizmie, no to homoseksualizm, każdy wie, polega na tym, że osoba ma taką preferencję, ma takie ukierunkowanie swojego popędu, czy swoich pragnień, swojej seksualności, że pożąda, pragnie, chce związać się z osobą tej samej płci. Na tym polega homoseksualizm. I jest ogromny spór na temat tego, czy to jest wrodzone, czy to jest genetyczne, prawda, czy to jest nabyte, na czym to polega. Właściwie spór zupełnie jałowy i niepotrzebny. Zaraz powiem dlaczego, no bo bardzo często ci, którzy poszukują genu, tak zwanego genu homoseksualizmu, zachowują się trochę tak, jakby poszukiwali świętego Graala, że jak się, prawda, już udowodni, że taki gen istnieje, no to sprawa jest rozwiązana. Jaki jest obecny stan nauki na ten temat? Obecny stan nauki mówi tak, że homoseksualizm może być wrodzony. Można się urodzić homoseksualistą. Nie ma jednego genu, który by odpowiadał za homoseksualizm. Raczej to jest zbiór różnych uwarunkowań genetycznych, prawda? My mówiliśmy sobie o pewnych dysfunkcjach genetycznych,
dwa tygodnie temu na wykładzie, kiedy mówiliśmy o gender. Może tak się stać, prawda, że w życiu płodowym coś się wydarzy, że materiał genetyczny ulegnie jakiejś mutacji, jakiejś deformacji, prawda? Nie ma jednego genu, który by odpowiadał za preferencję płciową, ale może być tak, że, prawda, że ktoś ze względu na swój prawda, kod genetyczny będzie miał na przykład inną gospodarkę, chociażby hormonalną. I to już będzie mogło rzutować też tym, że będzie po prostu urodzi się taki, że będzie bardziej kobiecy, załóżmy mężczyzna, prawda, i będzie miał też skłonność, że bardziej będą mu się podobali mężczyźni. Więc jest coś takiego, można. Homoseksualizm może być wrodzony, to nie ulega wątpliwości. Być może kiedyś nawet genetycy znajdą cały zbiór albo pewien zakres genów, które odpowiadają za homoseksualizm. To jednak właściwie nic nie zmienia. Często się daje taki argument, prawda, że homoseksualizmem to w ogóle nie powinniśmy się zajmować i zostawić go samemu sobie, ponieważ w naturze widzimy, że bardzo często występuje. Występuje u zwierząt homoseksualizm, prawda, i to od tych najbardziej prymitywnych do najbardziej złożonych, więc to jest taki argument najczęściej wskazujący na to, że to jest coś naturalnego i właściwie nie powinniśmy w żaden sposób, w jakikolwiek sposób negatywnie na homoseksualizm patrzeć. Oczywiście to, że coś jest naturalne, że występuje w naturze, że jest wrodzone, że może mieć podłoże genetyczne, nie oznacza od razu, że to jest naturalne w tym sensie, że jest dobre i pożądane i stanowi pewnego rodzaju normę. Prawda? Dlatego mówię, że te wszystkie poszukiwania, one w pewnym sensie są jałowe. Znamy cały szereg chorób, które są wrodzone, uwarunkowane genetycznie. Hemofilia, prawda, zespół Downa. Nikt jednak na tej podstawie nie twierdzi, że te choroby są, prawda, naturalne i dobre i nie należy takim osobom pomagać. Prawda? Wręcz przeciwnie. Chociaż są genetyczne, chociaż są wrodzone, no to jednak stanowią jakieś odstępstwo od normy, odstępstwo, które rzutuje potem na dyskomfort w życiu, prawda? Na to, że to życie nie może być przeżywane w pełni, więc takiej osobie należy pomóc, należy znaleźć rozwiązanie. No i my tak samo powinniśmy patrzeć na homoseksualizm, który jest wrodzony, bo to może być. Jakiś tam odsetek osób homoseksualnych niewątpliwie po prostu takimi się rodzi. Za to, jaki kto się urodził, nie wolno oczywiście potępiać, jak nie wolno potępiać nikogo za jakąkolwiek cechę, z którą on się urodził. Może być też homoseksualizm, który jest uwarunkowany kulturowo i społecznie. Homoseksualizm da się nabyć. Da się nabyć. I prawda, my duszpasterze stykamy się czasami z osobami wierzącymi, osobami homoseksualnymi. I to są różne przypadki. Niektórzy po prostu mówią, że od zawsze tak mieli, od zawsze się, po prostu tacy się urodzili i już od najmłodszych lat rozpoznawali, że bardziej podobają im się osoby tej samej płci, ale bardzo często zdarza się, ja nie wiem, z tymi osobami, z którymi ja się spotkałem, to jest kilkanaście osób w mojej posłudze duszpasterskiej, częściej miałem do czynienia jednak z osobami homoseksualnymi, które po prostu to nabyły. I w jaki sposób nabyły w sposób bardzo, ale to bardzo przykry i krzywdzący. Po prostu w okresie dzieciństwa, prawda, były na przykład molestowane przez jakiegoś dorosłego mężczyznę. I to potem tak rzutowało, prawda, że no tak to działa, że nawet jeżeli, prawda, młody chłopiec, który ma jeszcze nieukształtowaną swoją seksualność, absolutnie nieukształtowaną, jeżeli jest krzywdzony homoseksualnie, to jest jego pierwsze doświadczenie seksualne, prawda? Więc on nabiera pewnego rodzaju wzorca i nawet chociaż dla niego to jest bolesne i dla niego to stanowi traumę do końca życia, no to jednak jego mózg, prawda, jego psychika uczy się, że to jest pierwsze wzorcowe doświadczenie i bardzo często tak to jest, że osoby homoseksualne to są osoby, które no niestety były skrzywdzone w dzieciństwie. Jest różnica między homoseksualizmem mężczyzn i kobiet. Prawda? Kobiety, homoseksualizm, w ogóle preferencja seksualna, ona w wieku młodzieńczym nie jest absolutnie ustalona, ona jest w pewnym sensie labilna. Dlatego właśnie można nabyć skłonności homoseksualnych, prawda? Jeżeli ktoś będzie miał takie wzorce, uwaga, to jest bardzo ważny argument, jeżeli chodzi o adoptowanie dzieci przez pary homoseksualne, prawda? To naprawdę można nabyć, homoseksualizm można nabyć, z którym potem to dziecko, ta osoba będzie się zmagała i to może być dla niego dramat. To może być dla niego dramat. Dziecko, prawda, ono chociaż rodzi się genetycznie uwarunkowane, to jednak to, co stanowi nasze
genetyczne podłoże to nie jest w pewnym sensie wykończone prawda, i całkowicie ukształtowane. Jeżeli chodzi o naszą seksualność, ona jest troszeczkę taka jeszcze plastyczna w wieku młodzieńczym i prawda, my uczymy się seksualności. Kobiety generalnie, prawda, mają prawdopodobnie, przynajmniej z tego co ja wiem, taki jest stan wiedzy psychologicznej, są bardziej skłonne do zachowań homoseksualnych, które nie są stricte homoseksualne. To wynika po prostu z uwarunkowań też ewolucyjnych, prawda? Mężczyźni wychodzili gdzieś tam na polowanie, kobiety zostawały w domu i musiały po prostu jakoś też bardziej, może tu nie chodzi nawet o samą erotykę, ale bardziej budować więzy emocjonalne między sobą, prawda? Więc to było coś naturalnego i też w szkole, prawda? Ja pamiętam na przykład, jak jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej, jak dziewczyny się witały, prawda? Sobie całusa w policzek dawały, to było normalna rzecz, normalna sprawa. Jakby tak dwaj chłopaki, prawda, tak się przywitali, no to byłoby to już takie kontrowersyjne trochę, prawda? To byłoby to kontrowersyjne. Więc homoseksualizm może być wrodzony i może być nabyty, prawda? Nie wiemy, jakie są w każdym przypadku, jakie są, z jakim przypadkiem mamy do czynienia. Wiemy, że seksualność w wieku młodym jest jeszcze plastyczna. I co z tego wynika? Następny spór, z którym bardzo często chrześcijanie spierają się, prawda, z niechrześcijanami, czy homoseksualizm można wyleczyć, prawda? Czy można skorygować w jakiś sposób. No, jeżeli tak postawimy sprawę, no to okazuje się, że w pewnych przypadkach prawdopodobnie da się, zwłaszcza jeżeli jeszcze osoba jest młoda i jeszcze nabyła skłonności homoseksualnych, to prawdopodobnie da się, prawda? I psychologia tutaj ma cały zestaw różnych narzędzi i środków, którymi próbuje się skorygować skłonność homoseksualną, co no, wywołuje ogromne oburzenie w środkach, w środowiskach LGBT. Jest ośmieszane. Nie możemy sobie też na to pozwolić, żeby od razu ośmieszać, prawda? Ponieważ jeżeli można komuś pomóc, a my wchodzimy z tej perspektywy, że chcemy komuś pomóc, to jeżeli ktoś ośmiesza, prawda, samą próbę pomocy, jeżeli ktoś odczuwa dyskomfort, prawda, czuje się napiętnowany, czuje się inny, nawet jeżeli nie jest napiętnowany. Moi drodzy, homoseksualizm w sobie ma coś takiego, że nawet jeżeli, prawda, żyjemy w społeczeństwie generalnie tolerancyjnym, ja nie wierzę, że jesteśmy nietolerancyjni. Nie wierzę w to. To są rzadkie przypadki, kiedy dzisiaj osoby homoseksualne mogą spotkać się z jakimś napiętnowaniem. Generalnie my jesteśmy otwarci i to czasami już za nadto. Ale homoseksualizm sam w sobie, prawda, powoduje, że osoba, która jest obciążona homoseksualizmem, może czuć się inna, bo nie jest taka jak większość, prawda? Bo nie jest taka jak większość, bo sama w sobie ma zakodowane jeszcze jakieś tabu, prawda, jakieś opory, jakieś zahamowanie, jakieś poczucie wstydu, poczucie tego, że coś jest z nią nie tak. Ale to może później, bo o tym, jak środowiska LGBT na tą sprawę patrzą. Więc w pewnych przypadkach możemy domniemywać, że da się wyleczyć homoseksualizm, da się go skorygować, natomiast musimy też uznać, że w pewnych przypadkach, zwłaszcza kiedy on jest uwarunkowany w pewnym sensie genetycznie, kiedy jest wrodzony, no to tutaj no, musimy się zgodzić z tym, że prawdopodobnie wszelkie próby terapii no, zakończą się fiaskiem i po prostu nie będzie się dało. Nie? I to też należy przyjąć do wiadomości, że czasami możemy być bezradni. Oczywiście, że nie możemy w tym wszystkim wykluczyć Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda? To też jest możliwe, że sama modlitwa wystarczy. I to są takie podstawy, jeżeli chodzi o spojrzenie na homoseksualizm z takiej niechrześcijańskiego punktu widzenia, z punktu widzenia no, psychologii trochę, prawda? Czyli podchodzimy do niego bardzo tak obiektywnie i ostrożnie, prawda? Bez żadnych uprzedzeń. Po prostu to zjawisko należy uznać jako obecne, ono jest. Ono było zawsze w starożytnej Grecji, prawda, w starożytnym Rzymie, ono jest dzisiaj, prawda, i ono będzie za 1000 lat. Prawdopodobnie będzie, zobaczymy sobie, jak Biblia o tym mówi, dlaczego jest i dlaczego będzie. No chyba, że paruzja będzie wcześniej, no to wtedy wierzymy, że nie będzie. Jak Pismo Święte patrzy na homoseksualizm? Ponieważ Pismo Święte znowu jest napisane w pewnej kulturze, jest słowem objawionym. W Piśmie Świętym nie znajdujemy rozróżnienia, które powinniśmy my już dzisiaj mieć na skłonność homoseksualną, prawda?
osobę homoseksualną i akt homoseksualny. To są trzy różne rzeczy, prawda? Osoba homoseksualna to jest osoba, która posiada, prawda, skłonności homoseksualne z różnych przyczyn. Albo nabyte, bo została skrzywdzona, albo, prawda, wrodzone. Aha, jeszcze jedna rzecz. Raz spotkałem się z osobą homoseksualną, która nabyła homoseksualizmu nie dlatego, że została skrzywdzona, tylko dlatego, że zaczęła eksperymentować w młodym wieku, prawda? Spróbuję, spróbuję. Tego też powinniśmy być świadomi. Niebezpieczna rzecz, prawda? Spróbuję. A potem, prawda, chłopak przychodzi do księdza, bo jest wierzący i nie potrafi sobie poradzić. A on chciał spróbować, bo cały świat mu krzyczał, spróbuj. Spróbuj, prawda? A potem wybierzesz. I się okazało, jak spróbował, już nie miał wyboru. Już nie miał wyboru. Wybór właśnie w tym momencie stracił. Jak Pismo Święte patrzy? Pismo Święte nie rozróżnia między osobą, prawda, której, od oceny której i osądzania której powinniśmy się raczej zdystansować, ponieważ nie wiemy, dlaczego ktoś posiada jakieś skłonności. Czym innym jeszcze jest skłonność? Skłonność sama w sobie nie jest grzechem, nie jest niczym złym, prawda, bo mamy różne skłonności. Skłonności to jest coś, co nam jest zadane do przepracowania i do przeżycia, prawda? Ktoś może mieć skłonność do różnych zachowań. Jedni mają skłonność do dobra, prawda? My wtedy ich podziwiamy, ale to może być skłonność do szlachetnego pomagania innym. Niekoniecznie musi być cnotą. Ktoś może mieć skłonność, prawda, do rzeczy złych. I niektórzy ludzie mają większą skłonność na przykład do alkoholizmu, prawda, do alkoholu, do sięgania po alkohol, muszą się bardziej zmagać, żeby na przykład żyć w trzeźwości. I my nie oceniamy, prawda, samej skłonności. Skłonność to jest fakt, znowu, następny fakt, który jest. Natomiast to, co Pismo Święte napiętnuje bardzo mocno i ostro i radykalnie, i tutaj już nie ma taryfy ulgowej, to są akty homoseksualne. One po prostu przez Pismo Święte nazywane są grzechem i to grzechem bardzo ciężkim. Jak się przeczyta Biblię, prawda, od początku do końca, to wydaje się, że jest to jeden z grzechów najbardziej napiętnowany przez Pismo Święte i przez Boga, prawda? I znamy różne historie biblijne, które ukazują ten grzech. Najbardziej znana historia to jest historia Sodomy i Gomory, prawda? Zniszczenie na Sodomę i Gomorę przyszło, prawda, bo znieprawienie na świecie było zawsze. Grzech jest zawsze. Natomiast gdzie Bóg dostrzegł szczyt znieprawienia? No właśnie w tym momencie, kiedy już ludzie nie tylko grzeszyli, prawda, w taki sposób, że popełniali jakieś akty zła, popełniali akty grzechu, niewierności Bogu, ale w momencie, kiedy zaczęli grzeszyć nie tylko przeciwko Bogu, ale nawet przeciwko własnej naturze, prawda? Czyli to jest, Biblia jakby już patrzy w ten sposób, że to jest jakby szczebel wyżej. Już nie tylko grzeszysz, bo masz skłonność do zła, ale w tym momencie już degenerujesz własną naturę. I mówimy, uwaga, o aktach homoseksualnych, prawda? Tak Pismo Święte patrzy na akty homoseksualne. Zniszczenie Sodomy i Gomory. Mamy dużo fragmentów i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie również. Prawda? Niektórzy by chcieli wyprzeć się tego i powiedzieć, że Stary Testament to tylko kultura starożytna, natomiast antyczna, prawda? Natomiast Nowy Testament już nie mówi nic o homoseksualizmie. Mówi. Święty Paweł w liście do Rzymian na przykład mówi, mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczą Królestwa Bożego. I to jest znowu, prawda, dla nas to powinno być takie, prawda, nie moment, że aha, no to tutaj potępimy was, bo Pisma Świętego nigdy nie wolno używać, żeby kogokolwiek potępić, bo to jest słowo zbawienia. To jest słowo, które nam mówi, ratuj tego człowieka. Nie? Popatrzcie, w jakim my jesteśmy takim punkcie kulturowym i światopoglądowym. My, chrześcijanie, jesteśmy w takim punkcie, że mówimy, prawda, że już jesteśmy tolerancyjni, prawda, więc już my tam do homoseksualistów nic nie mamy. Jeżeli u siebie w domu, prawda, sami sobie tak żyją, no to nas nie interesuje, to niech sobie tak żyją, dajmy im żyć, przecież oni też chcą kochać, nie? A co z ich zbawieniem? Nie? Co z ich zbawieniem? Chrześcijanie nie myślą już o zbawieniu swoich braci. Nie? Żyje mi się wygodnie, żyje mi się dobrze, nie interesuje mnie to, prawda? Więc akty homoseksualne, prawda? Z tego potem będzie wynikało, jakie miejsce homoseksualiści mają w Kościele, bo też mają swoje powołanie i swoje miejsce w Kościele. Akt homoseksualny jednoznacznie w Piśmie Świętym jest napiętnowany i kategoryzowany jako coś... No Pismo Święte mówi wprost, obrzydliwość w oczach Pana, prawda? Jest czymś obrzydliwym w oczach Pana.
I to też znowu, prawda, ten brak tego rozróżnienia, kiedy osoba homoseksualna czyta Pismo Święte, no to jaki pierwszy pomysł jej przychodzi? To ja jestem obrzydliwy w oczach Pana? Nie? To Bóg patrzy na mnie jako na obrzydliwość? Nie, no absolutnie nie. Nie o tym mówi Pismo Święte. Pismo Święte mówi o aktach, nie o osobach. Natomiast Pismo Święte mówi jednoznacznie, że Bóg ma powszechną wolę zbawienia i pragnie zbawienia każdego człowieka. Prawda? Ale nie da się zbawić kogoś, jeżeli się go nie wyprowadzi z grzechu, z błędnego myślenia, jeżeli nie da się mu poznania Jezusa Chrystusa, prawda? Popatrzcie, jakiego tutaj od nas się rozróżnienia wymaga, prawda? Żeby nie wylać razem z kąpielą dziecka, prawda? Bo my bardzo często stajemy na takich obronnych albo ofensywnych stanowiskach i chcielibyśmy albo zlikwidować homoseksualistów, prawda? I ich podporządkować całkowicie i skasować, prawda? Albo być absolutnie już tak tolerancyjni, że dlaczego nie, niech żyją tak, jak chcą, nie? I jedna sytuacja, i druga sytuacja jest absolutnie naganna, nie? Przeczytamy sobie, co o homoseksualizmie, prawda, mówi katechizm Kościoła katolickiego. Natomiast jeszcze teraz tylko zasygnalizuję to, o czym mówiliśmy na wcześniejszych też naszych spotkaniach, dlaczego homoseksualizm nie podoba się Bogu, prawda? Dlaczego może nie podobać się Bogu, dlaczego jest tak radykalnym grzechem? Nie tylko dlatego, prawda, że uderza w samą naturę, ale tutaj chodzi o kwestie głęboko teologiczne, prawda? Mówiliśmy sobie o tym, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, prawda? I właściwie to, że człowiek, przepraszam, mężczyzna łączy się z kobietą i to jest pełny obraz Boga, to wynika z samego objawienia biblijnego. Tego nie da się zmienić. Biblia mówi jednoznacznie, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i stworzył go mężczyzną i kobietą, prawda? To wynika z samej Biblii, mężczyzną i kobietą. I mówiliśmy sobie o tym, że właśnie w tej komplementarności dopiero ujawnia się pełny obraz Boga, bo Bóg kim jest? Bóg jest absolutną komunią osób, prawda? Ojciec absolutnie kocha Syna w taki sposób, że oddaje Mu całego siebie, oddaje Mu własną substancję, własną istotę, żeby Syn mógł być, prawda? Syn wszystko przyjmuje od Ojca, który jest inny. Syn i Ojciec nie są tym samym. Są współistotni, ale są inni, prawda? I Syn z tej inności Ojca przyjmuje całą swoją tożsamość. Przyjmuje wszystko, co Ojciec mu daje i jest tym, kim Ojciec go czyni i wszystko oddaje Ojcu, prawda? Rodzi się wzajemność. I obrazem tej doskonałej miłości jest związek między mężczyzną i kobietą, który potem Jezus w Nowym Testamencie podniósł do rangi sakramentu. Ale sam ten związek, prawda, ta wymiana, gdzie mamy spotkanie dwojga osób, które są komplementarne, które nie posiadają tego, co posiada druga osoba, prawda? Właśnie dlatego tak ważne w doktrynie chrześcijańskiej jest to, żeby podkreślać, że mężczyźni i kobiety różnią się od siebie, bo ta różnica jest naprawdę warunkiem zaistnienia pełnej miłości, bezwarunkowej miłości i nieodzownej miłości, bez której nie możemy zaznać absolutnego daru tego, czego ja nie mam. Prawda? Dopiero właśnie druga osoba potrafi mnie w taki sposób obdarować, prawda? Czyli tutaj, prawda, mamy to uderzenie w sam obraz i podobieństwo Boga. Jeżeli, prawda, wiążą się ze sobą osoby tej samej płci, one nie mają sobie do zaoferowania czegoś, czego nie mogłyby mieć same w sobie. I tutaj istnieje bardzo głębokie ryzyko, że taki związek z samej swojej natury będzie tak naprawdę związkiem dwóch egoizmów. Oczywiście to się bardzo często zdarza również w małżeństwach, zwłaszcza młode małżeństwa. Dzisiaj bardzo często tak się zdarza, że wiąże się, prawda, mężczyzna z kobietą i związało się dwóch egoistów, którzy żyją, prawda, razem ze sobą, nie? Ale polega to tylko na tym, że, prawda, ja chcę ciebie w jakiś sposób wyzyskać, prawda, a jak już uczucie mija, no to już mi nie jesteś potrzebny, prawda. Natomiast miłość jest czymś zupełnie innym, jest, prawda, świadomością, że ja nie tylko chcę ciebie mieć, bo mam coś z ciebie, bo jest mi fajnie z tobą, ale ja chcę żyć dla ciebie i chcę oddać swoje życie dla ciebie i jestem ci potrzebny, prawda? Mężczyzna powinien sobie zdawać sprawę, że jest potrzebny tej kobiecie,
Dla niej samej. Kobieta powinna sobie zdawać sprawę, prawda, że jest potrzebna temu mężczyźnie dla niego samego i podejmuje decyzję, będę teraz żył, będę żyła dla ciebie, prawda? No, homoseksualizm jednak pokazuje nam, że związek homoseksualny nie może być w pełni w taki sposób zrealizowany. Nie? Ja nie chciałbym tutaj oskarżać, prawda, że homoseksualistom chodzi tylko, prawda, tutaj o popęd i o seks. Nie będę w to wchodził, bo nie wiem tego po prostu. Nie wiem. Natomiast trudno jest mi sobie wyobrazić taką sytuację, żeby w związku homoseksualnym mogło dojść do takiego procesu, jaki jest założony w małżeństwie chrześcijańskim. Czyli nie biorę sobie ciebie, przywłaszczam, bo jest mi z tobą dobrze, ale odkrywam w tobie dziecko Boże, odkrywam w tobie nieskończoną wartość i tej wartości będę bronił, ponieważ nie masz narzędzi obrony. I to jest w dwie strony działa, prawda? Kobieta nie ma w sobie narzędzi obrony swojej pięknej istoty, ma to mężczyzna. Mężczyzna, prawda, z jego siłą, z jego gniewem, nie? Z jego cechami. I tak samo, prawda, kobieta może spojrzeć na mężczyznę, prawda, dziecko Boże. Natomiast nie masz, prawda, nie masz takich narzędzi, które ustrzegą to piękno w tobie. Jak czułość, opiekuńczość, empatia. Nie w takim stopniu, prawda? I tym powinien być związek małżeński. Nie? Daję ci coś, czego ty nie masz. Ja to mam. Ale ja to daję całkowicie na twoją rzecz, żebyś ty był. Żebyś ty była. Nie? I tutaj jest, prawda, sprzeczność z nauką katolicką, no, którą trudno jest w jakiś sposób naprawić i skorygować. Więc mamy, prawda, pokazane, że Biblia, jeżeli chodzi o nauczanie Kościoła, Biblia jednoznacznie potępia akty seksualne. Teologia pokazuje, że homoseksualizm sprawia, że realizacja powołania, najbardziej powszechnego powołania do życia w małżeństwie, możemy powiedzieć szerzej, do życia w miłości, może być zagrożona tym, że nie osiągnie swojego szczytu, bo znowu nie chciałbym tutaj, prawda, mówić, że homoseksualiści nie są w pewnym stanie, w pewnym stopniu zrealizować wzajemnej miłości. Na pewno są. Na pewno są. Tylko w chrześcijaństwie nie chodzi o pewien stopień, tylko chodzi o doskonałość. Nie? Bóg nas nie powołał do pewnego stopnia, ale powołał nas do doskonałości, do tego, żebyśmy byli absolutnie doskonali. To jest nasze powołanie. Prawda? Więc pozwolić komuś, żeby realizował swoje powołanie i zgadzać się na to, żeby mógł je zrealizować tylko w pewnym stopniu, a nie mógł osiągnąć absolutnego zjednoczenia, prawda? I tłumaczyć się tym, że no wiele małżeństw również nie dochodzi do tego stopnia świętości, ale nie mają granicy postawionej przez naturę, prawda? My jednak wierzymy, że naprawdę doskonałość chrześcijańska, doskonałość ewangeliczna jest możliwa. Nie? Chrześcijaństwo z natury jest radykalne, moi drodzy. Z natury jest radykalne i my nie możemy się na przeciętność zgadzać. I prawda, więc takie jest nauczanie Kościoła, natomiast to, co wcześniej powiedzieliśmy, mam przesłanki, które mówią, że można tak się urodzić, że prawda, że czym innym jest sama skłonność. Jak to wszystko pogodzić ze sobą? Prawda? Bo tak naprawdę te dwa sposoby spojrzenia, czyli na to, że ktoś może być homoseksualistą i zazwyczaj jest, nie z własnej winy, że może się taki urodzić, że jednak akt homoseksualny jest grzechem, no, to jest bardzo skomplikowana sytuacja i odpowiedź na tę sytuację daje nam katechizm Kościoła katolickiego, właściwie daje nam taką syntezę w trzech punktach. Zazwyczaj jest cytowany tylko drugi z tych punktów i to tylko w pewnym małym fragmencie, żeby, prawda, żeby zmanipulować stanowiskiem Kościoła i pokazać nam, zdeformować stanowisko Kościoła, co jest bardzo niebezpieczne i krzywdzące dla osób homoseksualnych. Bo ja się będę upierał, za chwilę przejdziemy do samej ideologii LGBT, będę się upierał, że to jest ideologia najbardziej nieprzyjazna osobom homoseksualnym i najbardziej krzywdząca. Najbardziej krzywdząca, ale to za chwilę, dojdziemy do tego. Co mówi katechizm Kościoła katolickiego na temat czystości i homoseksualizmu? Są takie trzy punkty, jakby ktoś chciał, prawda, sobie w domu jeszcze prześledzić. To są punkty. Katechizm w punktach jest. Mam książkę w domu i chciałabym sobie. Punkt 2357 do 2359. I tak, punkt 2357, posłuchajcie. Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy
wyłączny lub dominujący do osób tej samej płci. Przybierał on bardzo zróżnicowane formy na przestrzeni wieków i różnych kultur. Jego psychiczna geneza pozostaje w dużej części niewyjaśniona. Popatrzcie, Kościół od razu pokazuje nam, że ma świadomość, o czym mówi. Nie? Bo często zarzuca się, że Kościół, prawda, zaściankowy, nie wie, o czym mówi, nie interesuje się badaniami naukowymi, nie interesuje się, jak to było w historii. Cała Grecja hołubiła, prawda, homoseksualizm. Kościół jakby był na to ślepy. Nie jest. Kościół o tym mówi jasno i wyraźnie, i to na samym początku. Wiemy, o czym mówimy. Różne formy, różnie był wartościowany na przestrzeni wieków, prawda? Nie wiemy, jaka jest geneza, prawda? Badania są jeszcze w toku, prawda? I nie wiadomo, czy kiedykolwiek one dadzą nam jakąkolwiek jednoznaczną odpowiedź. Dalej, co mówi Kościół. Tradycja, opierając się na Piśmie Świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, zawsze głosiła, że akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane. I tutaj znowu doskonała precyzja, prawda? Katechizm, warto czytać, to jest wspaniała książka. Precyzja, prawda, katechizmu. Opierając się na Piśmie Świętym i tradycji, zawsze głosiła, że homoseksualizm jest zepsuciem. Zepsuciem. Ważne słowo i znowu bardzo ważna interpretacja. Kiedy my słyszymy zepsucie, no to może nam się kojarzyć pejoratywnie, bo coś zepsutego to jest coś złego. Nie? To jest coś, co trzeba po prostu wyrzucić, pozbyć się tego. Trzeba naprawić. Otóż to, po to jest to słowo zepsucie, prawda, tutaj użyte. Nie? Zepsucie. Jeżeli coś jest zepsute, no to normalnie to naprawiamy. I to jest sposób myślenia biblijnego. Cały człowiek jest zepsuty. Na skutek grzechu. Prawda? Da się naprawić i Jezus Chrystus, właśnie Syn Boży, stał się człowiekiem po to, żeby naprawić człowieka. Nie? To jest logika biblijna. Nie? Logika tego świata już nie jest taka. I dlatego, prawda, bardzo często, kiedy my głosimy, no to od razu spotykamy się z reakcją obronną, ponieważ świat słyszy coś zupełnie innego, niż Kościół tak naprawdę mówi. I się nam zarzuca, że jesteśmy opresyjni. Absolutnie nie. Zepsucie i głosiła, prawda, że akty homoseksualne ze samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane, prawda? Bardzo takie delikatne słowo nieuporządkowane, nie? Bo one po prostu ze swojej wewnętrznej natury, nawet moglibyśmy powiedzieć bardziej ostro, one są po prostu złe, bo mówimy o aktach, prawda? Być może tutaj redaktor, prawda, katechizmu spodziewał się, że nie każdy, czytając ten tekst, od razu wychwyci i zwróci uwagę na każde słowo i wychwyci słowo akt i odróżni od osoby, prawda? No bo wiemy, że współcześnie ludzie nie mają tendencji do prawidłowego rozróżnienia niektórych kwestii. Są one sprzeczne z prawem naturalnym, wykluczają z aktu płciowego dar życia. O, następna rzecz, o której nie powiedziałem, prawda? Wykluczają dar życia. Miłość, prawdziwa miłość, ona nie może zamykać się, prawda, tylko i wyłącznie w dwojgu osób. Co więcej, nawet w teologii trynitarnej, wyobraźcie sobie, byli tacy teolodzy, taka szkoła teologiczna Wiktorynów, w klasztorze świętego Wiktora. Potem oni bardzo mocno opierali się na Augustynie i oni na przykład teologicznie i filozoficznie dowodzili, że Bóg musi być trójcą, bo gdyby był tylko dwójcą, to nie mógłby być miłością. Bo jeżeli, prawda, jest miłość tylko między dwojgiem i ona nie chce, prawda, to nie chodzi o to, że nie może, prawda, ale nie ma pragnienia rozlewania się na zewnątrz, poza siebie, prawda, rodzenia czegoś nowego, no to nie jest miłością absolutną. Nie? Nie jest miłością absolutną. Na to też powinno się chyba we współczesnym duszpasterstwie zwracać uwagę, prawda, że prawdziwa miłość, nie? Jeżeli jest dwoje młodych małżonków, oni nie chcą mieć dzieci, coś jest nie tak. Prawdopodobnie mamy do czynienia z dwojgiem egoistów. Nie? Twarde słowa, mocne słowa, ale prawdziwe. Nie zawsze. Nie zawsze, bo ja rozumiem, że mogą być takie sytuacje, prawda, uwarunkowania socjalne, prawda, i tak dalej, ale ja nie mówię o tym. Ja mówię o tym, że, prawda, albo zdrowotne, prawda, ale ja nie mówię o tym, że są jakieś przeszkody, ale jeżeli, prawda, bo dzisiaj bardzo często jest tak, że pieniądze są, mieszkanie jest, wszystko jest, zdrowie jest, prawda, ale nie chcemy, nie? No bo nie pasuje. No to już jest egoizm, prawda? Ponieważ to też należy do obrazu Bożego.
To też należy do obrazu Bożego, prawda? Chrześcijaństwo jest religią miłości. Miłość to nie jest coś, prawda, typu jest mi dobrze i się cieszę, że jest mi dobrze, tylko dosłownie jestem gotowy umierać, żeby dawać nowe życie, żeby inni mogli, prawda, istnieć, żeby inni mogli żyć. Nie? Żeby inni mogli żyć. I to jest zaskakujące, że bardzo często osoby, które, prawda, odkrywają prawdziwą Ewangelię, też się spotkałem z takimi przypadkami, że mężczyzna, prawda, gdzieś tam dzieci nie za bardzo chciał mieć, odkrył Ewangelię i on chce mieć czwórkę co najmniej już. Nie, bo on zaczyna rozumieć, nie? Co to znaczy miłość, co to znaczy kochać, prawda? I już nie interesuje go to, że będzie trudniej, nie? On po prostu chce. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane, tak mówi Kościół katolicki, akty homoseksualne, prawda? Czyli są nieuporządkowane, nie mogą realizować pełnej miłości i w żadnym wypadku nie będą mogły być zaaprobowane. Tego punktu oczywiście w mediach pewnie nie usłyszeliście nigdy. Usłyszeliście następny, który przeczytam i to też we fragmencie. Następny punkt. Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. I to jest najczęściej cytowany fragment. I on jest bardzo ważny. O tym powinniśmy pamiętać, prawda? Że wobec takich osób z największą delikatnością. Bo osoby, które naprawdę przeżywają swoją skłonność homoseksualną, to są osoby, a jeszcze są wierzące, prawda? To są osoby, które naprawdę często przeżywają dramaty. Nie? Przeżywają ogromne dramaty. I jak jeszcze, prawda, one widzą, że ze strony Kościoła chrześcijan, ci, którzy głoszą Ewangelię Jezusa Chrystusa, są napiętnowani i nie szuka się zrozumienia, prawda, no to już jest porażka. Nie? Ale znowu, żeby nie nadinterpretować, bo jeżeli my tylko to wyrwiemy z kontekstu, no to właściwie powinniśmy każdego homoseksualistę, prawda, pogratulować mu i życzyć dobrego życia, czego nam nie wolno robić, nie? Kontekst nauczania Kościoła jest kontekstem misyjnym i ewangelizacyjnym. Kościół ma jedno zadanie, uświęcać świat, wszystkich zdobywać dla Chrystusa i prowadzić do zbawienia. Więc jeżeli my mamy, prawda, do osób homoseksualnych podchodzić z największą delikatnością i szacunkiem, to ta delikatność i szacunek nie może zakładać akceptacji skłonności homoseksualnej w takim sensie, że mówimy, dobrze, że taki jesteś, nie walcz z tym, pogódź się, prawda, i tak dalej. Nie. Największa delikatność i szacunek dla takiej osoby to znaczy, no jest ciężko, rozumiem, w jakiej jesteś ciężkiej sytuacji, słuchaj, pomogę ci. Naprawdę możesz na mnie liczyć, będę ci pomagał, będziemy walczyć razem. Nie? I to jest podejście chrześcijańskie, ale absolutnie ani skreślenie, prawda, ani powiedzenie, no ale dobrze, no zaakceptuj, prawda, siebie i będzie dobrze, nie? Bo znowu środowiska LGBT twierdzą, że źródło cierpień homoseksualisty nie leży w jego naturze. Prawda? On nie przeżywa rozdarcia w swojej naturze, ale w społeczeństwie, w kulturze. Więc trzeba zniszczyć albo przemienić, przewartościować kulturę, wtedy będzie wszystko dobrze, prawda? No, wątpię, nie? Wątpię, prawda? Wątpię przez analogię do każdego innego grzechu i każdej innej skłonności. Nie? Nawet jeżeli ktoś przecież jest ateistą i nie przyjmuje Boga, i popełnia grzech, który, prawda, właściwie nikomu nie wyrządza krzywdy i ma jakąś skłonność do takiego grzechu, to on, chociaż nie będzie napiętnowany, będzie przeżywał dyskomfort. Nie? Sama natura mu powie. Sama natura o tym mu powie. I my to widzimy, prawda, celebryci niewierzący, którzy popełniają bardzo często grzechy, które nie są napiętnowane, prawda, przez społeczeństwo. Chociażby, prawda, grzech pychy, prawda, popadnięcie w karierę, prawda, w pieniądze i tak dalej. To nie jest napiętnowane, to jest podziwiane. A oni sobie nie radzą ze sobą. Z samej natury tych aktów, które wykonują. Dlatego tutaj już mamy taki pierwszy przedsmak, prawda, preludium wejścia, prawda, w ideologię LGBT. Ona jest szkodliwa dla tych osób. Bo ona je po prostu okłamuje. Ona je okłamuje, pokazuje fałszywe rozwiązanie sytuacji. Natomiast chrześcijanin jest zobowiązany do tego, żeby naprawdę takim osobom pomóc. Nie? Żeby powiedzieć, słuchaj, będziemy walczyli. To będzie walka na otwarcie, trzeba powiedzieć, na śmierć i życie. Nie? Bo skłonność homoseksualna to jest skłonność zakorzeniona, prawda,
w naturze i dotykająca kwestii seksualności, czyli jednego, o ile nie największego, najpotężniejszego popędu, jaki posiadamy. Okiełznać to. Nie? To jest naprawdę ogromne. Nie? To trzeba naprawdę ogromnej łaski Bożej. No ale da się. Ale naprawdę da się, prawda? Seksualność również da się okiełznać wbrew temu, co chcieliby niektórzy sądzić. Księża celibatariusze dochowujący celibatu są tego dowodem. Da się, naprawdę da się. Nie ma, że to jest niemożliwe. Więc na tym powinna polegać nasza troska, prawda? Towarzyszenie. Tworzą się w Kościele katolickim duszpasterstwa osób LGBT. Niestety to są duszpasterstwa, które zazwyczaj rozumieją to poszanowanie osoby, prawda, i delikatność, no, na sposób już taki trochę lewicowy, nawet marksistowski, czyli, prawda, zmienimy społeczeństwo, a ty się nie martw, prawda, wywalczymy, że stąd te głosy, prawda, żeby błogosławić małżeństwa homoseksualne, no absurd. Nie? Z punktu widzenia nauczania Kościoła to jest absurd, to jest zupełne niezrozumienie tematu. Nie? Zupełne niezrozumienie tematu. A niestety te duszpasterstwa, które zazwyczaj na Zachodzie się tworzą, no to one właśnie do tego dążą, nie? Dążyć do tego to jest okłamanie kogoś, prawda? Jest wszystko dobrze, nie musisz z tego wychodzić, a jak nie musisz z tego wychodzić, no to nie wyjdziesz. Bo jak kogoś przekonamy, że nie musi wychodzić z grzechu, no to on nie wyjdzie z niego. To nigdy nie zacznie przeżywać swojego życia w sposób piękny i pełny. I co dalej mówi? Kościół, czego się nie cytuje, a co właśnie tłumaczy to wszystko, o czym wam powiedziałem. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i jeśli są chrześcijanami, do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji. To jest powołanie osoby homoseksualnej. Ona nie jest wykluczona z Kościoła przez swoją skłonność, ale jest wezwana. Popatrzcie, Kościół ma świadomość, że zmaganie się z tą skłonnością może być naprawdę krzyżem dla tej osoby. Zresztą jak zmaganie się z każdym grzechem i z każdą skłonnością do każdego grzechu. No popatrzcie, mamy skłonność, prawda? Niektórzy mają skłonność na przykład do pychy, inni do egoizmu, jeszcze inni mają skłonność do gniewu, są tacy, prawda, popędliwi, że od razu by... I jeżeli są chrześcijanami, pracują nad sobą i to jest dla nich krzyż, prawda? Panie Boże, ja naprawdę już taki nie chcę być. I 20 lat już z tym walczę i nie potrafię. I to jest dla mnie krzyż, prawda? Dla chrześcijanina normalna skłonność do grzechu staje się krzyżem. I my to powinniśmy, tą naszą walkę łączyć z krzyżem, prawda? Natomiast osoba homoseksualna jest powołana do życia w czystości. Nie, nie ma co przymusać, jeżeli się, prawda, nie da, jeżeli się nie da takiej osoby, jej skłonności skorygować, no to ślepą uliczką jest powiedzieć, prawda, takiej osobie, weź ślub z kobietą, prawda, jakoś to się ten, a za jakiś czas, prawda, wszystko się poukłada. Nie poukłada się. Nie poukłada się, zresztą my nie mamy moralnego prawa do tego, żeby tą potencjalną kobietę narażać na nieszczęście w małżeństwie i na rozbite małżeństwo. Nie? Nie mamy moralnego prawa. Raczej względem osób homoseksualnych trzeba uświadamiać, jesteś powołany do czystości. I oczywiście to jest trudne, bo ja na przykład też jestem powołany do czystości, ale ja to był akt mojej decyzji. Bóg mnie powołał i ja powiedziałem, dobrze. Tak, Panie Boże, dla Ciebie nie ma sprawy. Będę żył w czystości. Natomiast osoba homoseksualna jest powołana do czystości, ale ona sobie tego nie wybrała. Nie? Szymon z Cyreny. Przymuszono go do niesienia krzyża. A Szymon z Cyreny też był powołany do uświęcenia właśnie poprzez przymus. Tak też działa. No, chrześcijaństwo przewiduje każdą sytuację. I ostatni punkt. Osoby homoseksualne są wezwane do czystości, to co powiedzieliśmy, prawda? Dzięki cnotom panowania nad sobą, które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy z pomocą bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i łaskę sakramentalną, mogą i powinny przybliżać się one stopniowo i zdecydowanie do doskonałości chrześcijańskiej. I takie jest powołanie osoby homoseksualnej w Kościele, prawda? Walczyć o czystość, dawać świadectwo walki o czystość.
angażować się w różne dzieła Kościoła, osoba, która nie jest w małżeństwie, już tutaj nawet nie mówimy o osobach homoseksualnych, ale czasami, prawda, ktoś no, nie jest, jest heteroseksualny, a też nie jest powołany do małżeństwa i okoliczności życia pokazują, że no, nie wiąże się z nikim, jest powołany do tego, żeby Ewangelię w praktyce jeszcze bardziej w Kościele wprowadzać, prawda, no bo osoba zamężna, jak mówi święty Paweł, nie może poświęcić się cała dla Pana. No bo musi być dla tej swojej drugiej połówki i przeżywa rozdarcie, nie? To jest ciekawe, że święty Paweł mówi, że osoba żyjąca w małżeństwie, chrześcijanin żyjący w małżeństwie czuje rozdarcie, ponieważ chciałby cały żyć dla Pana, ale też chce żyć dla żony, dla dzieci, prawda? I jest rozdwojony, nie? Ciekawe, ilu chrześcijan żyjących w małżeństwie przeżywa rozdarcie, że chciałoby bardziej żyć dla Pana, ale tutaj muszą, prawda, się ograniczyć do ofiarowania swojej miłości tylko jednej osobie, do oddawania życia tylko na rzecz jednej osoby, czy tam, prawda, kilku, łącznie ze swoimi dziećmi. Nie? Zazwyczaj nie mamy. To pokazuje, jak daleko jesteśmy od Ewangelii, tak nawiasem mówiąc. I to jest katechizm Kościoła katolickiego. Moi drodzy, powiedzcie mi teraz, w którym momencie Kościół jest opresyjny wobec osób homoseksualnych? W którym? Nie ma. Prawda? Bo opinia jest taka, że Kościół z natury w swoim nauczaniu jest opresyjny wobec osób homoseksualnych. Nie? Że jest opresyjny? Absolutnie nie. Absolutnie nie, prawda? To jest oczywiście czysta manipulacja i czysta dezinformacja. Myślę, że bardziej, jeżeli opinia ogólna, to chodzi o to, że jak rozróżniliśmy, tak? Kiedy jest biologiczne, kiedy jest nabyty homoseksualizm. No, czyli rozumiem po pana, przepraszam, ojca w wywodzie, że jeżeli ktoś jest biologicznie wybrany jako, że będzie do czystości, czyli tak trzeba z nim rozmawiać, że okej, jesteś homoseksualistą, nie masz na to wpływu, ale żyj w czystości. Dokładnie. Nie możesz mieć żadnych kontaktów biologicznych, seksualnych z drugim mężczyzną. Tak. I wtedy to jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Mhm. Ale teraz myślę, że opinia publiczna może mieć problem właśnie z tym aktem. Aha. Ponieważ w dzisiejszych czasach jest bardzo duże nasilenie właśnie na akt. Dokładnie. My żyjemy w czasach po rewolucji seksualnej. Pytania to oczywiście jeszcze po wszystkim będą, ale to jest prawda, że my żyjemy w czasie, w którym seksualność to jest Bożek. Nie? To jest dosłownie, to jest centrum wszystkiego. Nie? Same nasze mówienie o seksualności jest po prostu skandaliczne, a my tego już nie wyczuwamy. Nie? Dzisiaj, nie wiem, czy się spotykacie, ale często, prawda, gdzieś tam w jakichś wywiadach, gdzieś tam używa się tego zwrotu mieć seks. Co to znaczy? Co to znaczy mieć seks? Mieć to można, prawda, książkę, prawda, pieniądze i tak dalej, ale mieć seks? Nie? Jak daleko odeszliśmy od tego, prawda? Ale to zostawmy ten temat, bo o tym właśnie mówiliśmy, jest nacisk, prawda? Natomiast tutaj to też wymaga dużej formacji, żeby pokazać, że seksualność jest czymś naprawdę, ale naprawdę istotnym, bo jest istotna, prawda? Ale nie jest najistotniejsza, nie? Bo jeżeli byłaby najistotniejsza, no to przepraszam, ja bym swojego człowieczeństwa już nie był w stanie zrealizować. A właśnie świadczę o tym, że potrafię. Nie? Świadczę o tym, że potrafię. Ale to do tego dojdziemy, prawda? I tutaj, tak jak pani powiedziała, bardzo często to wynika z pewnych nieporozumień, z pewnych prawda, innych punktów widzenia. Bardzo często za opresyjne uważa się twierdzenie, że homoseksualizm jest chorobą. Właściwie nie badania naukowe doprowadziły do tego, że przez Światową Organizację Zdrowia homoseksualizm został skreślony z listy chorób, ale właśnie to, że to jest obraźliwe i opresyjne, nie? Co znowu jest jakieś niepoważne, prawda? Ja no byłem kiedyś chory, zdarzało mi się, leżałem w łóżku, przyszedł ojciec Jakub i mówi, jesteś chory, nie? I ja nie powiedziałem mu, że proszę tak do mnie się nie zwracać, bo to mnie obraża, prawda? Absolutnie nie. W moim odczuciu i w moim, to jest moje zdanie, prawda? To jest moje zdanie, homoseksualizm jest chorobą, powinniśmy go tak nazywać i to jest najbardziej sprawiedliwe potraktowanie homoseksualizmu. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego, prawda? Już tłumaczę. Pierwsza rzecz taka, że
Jezus Chrystus na grzech patrzył właśnie jak na chorobę. On przyszedł, żeby nas uzdrowić. I właśnie spojrzenie jak na chorobę sprawia, że my patrzymy z podziwem na Jezusa jako na dobrego lekarza. Nie? Nie tylko na sędziego, nie tylko na tego, który potępia, ale przyszedł i mówi, nie potrzebują prawda, lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. On sam to mówi. Nie? Jezus na grzech patrzy jak na chorobę. Jeżeli my już uznajemy akty homoseksualne za grzech, prawda, i skłonność za skłonność prowadzącą do grzechu, skłonność grzeszną, prawda, no to już powinniśmy uznać za grzech, który domaga się uzdrowienia. Domaga się uzdrowienia, prawda? Z teologicznego punktu widzenia to jest uzasadnione, ale z nieteologicznego również. Również, czy prawda? Spotkało dziecko, przepraszam, że się chciałam. Aha. Czy spotkało dziecko kogoś na przykład w swoim życiu, w swojej posłudze chorego, takiego aha, właśnie homoseksualistę, który chciał się wyleczyć? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście. I to właśnie tych, którzy spotkałem, no to wszyscy chcieli. Z te osoby homoseksualne, które ja spotkałem, to te osoby naprawdę wszystkie chciały tego nie mieć. To znaczy prawda, nie? Że jest im źle. One naprawdę dramaty przeżywają. To jest po prostu, to są godzinne rozmowy z płaczem. Czemu mnie to spotkało? Dlaczego ja się muszę zmagać? Ja nie chcę. Nie, nie jest tak. Tak, całe rodziny. Ale żeby, prawda, nie ten, bo naprawdę do północy będziemy siedzieć tutaj. Jak było zapowiedziane. Słuchajcie, dlaczego choroba? Dlaczego my możemy homoseksualizm nazwać chorobą, prawda? Już z tego względu, bo dzisiaj się tak mówi, że no, ty jesteś chory, prawda? No to tak obraźliwie brzmi. Jezus patrzył na grzech jak na chorobę, ale też z takiego punktu z punktu widzenia zupełnie naturalnego, biologicznego, psychologicznego. No jak my możemy definiować chorobę? Definicje choroby są różne, prawda? Natomiast choroba, no to jest jakaś dysfunkcja, która nie pozwala nam w pełni żyć, prawda? I może ona dotykać naszej psychiki, może dotykać naszego ciała, prawda? Powoduje pewien dyskomfort i jest odstępstwem od normy, nie? No to tutaj homoseksualizm, no wszystko to zachowuje. Nie wszystko to zachowuje. Homoseksualizm jest chorobą, jest dysfunkcją, prawda, na tle popędu. My mamy różne popędy i co jest ciekawe, jeżeli na przykład mamy popęd do jedzenia, bo taki popęd też istnieje, no to już na przykład popęd, każdy popęd może być zdeformowany na dwa sposoby. Pierwszy to jest co do intensywności, prawda, za bardzo albo za mało wcale i na przykład, prawda, anoreksja. W ogóle nie jem. Nie? To jest choroba. Albo prawda, są też choroby, które sprawiają, że ktoś cały czas pochłania. Też choroba. Nie? I jakoś psychologia, psychiatria nie ma problemu, żeby to zakwalifikować jako chorobę. No tutaj tak samo nadmierny popęd albo aseksualność. Nie? Zaburzenie co do intensywności popędu, ale też może być popęd zaburzony co do ukierunkowania. Co do ukierunkowania, prawda? I są takie choroby, ja nie będę przytaczał, ani nie będę się na nimi rozwodził, bo to nie miejsce na to, ale są takie choroby psychiczne, które sprawiają, że człowiek ma skłonność do jedzenia tego, czego jeść nie powinien, na przykład fekalia, prawda? No, przepraszam, że to powiedziałem, ale takie jednostki chorobowe istnieją i mamy, prawda, tutaj zdeformację popędu co do ukierunkowania, nie? I oczywiście to może tak radykalnie brzmieć, jeżeli teraz to przeniesiemy na popęd seksualny, ale tutaj też możemy mieć dysfunkcję co do natężenia i co do ukierunkowania. Nie? I są różne, prawda, dysfunkcje co do ukierunkowania, nie tylko na tą samą płeć, ale na przykład na dziecko, prawda, też nie będziemy wymieniać, nie? Też nie będziemy wymieniać, ale przeróżniste, prawda? I te inne są uznawane za choroby, homoseksualizm arbitralnie został skreślony z listy chorób, nie? Czego moim zdaniem z naukowego punktu widzenia no, nie da się obronić. I warte zaznaczenia i godne zaznaczenia jest również to, zaznaczam, nie mam tutaj na celu napiętnowania osób homoseksualnych, ale bardzo często, prawda, jeżeli mamy jakieś nieuporządkowanie w jakimkolwiek popędzie, to bardzo często, jeżeli nieuporządkowanie dotyczy natężenia, zaczyna dotyczyć też, prawda, ukierunkowania i na odwrót, bo to jest jeden popęd. To bardzo często idzie ze sobą w parze. Nie mówię, że zawsze, ale tutaj znowu statystyki pokazują, prawda, że chociażby taki problem, prawda, że osoby homoseksualne właśnie mają problem z natężeniem, prawda, że właśnie tam seksualność odgrywa bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często rolę nadrzędną.
prawda? Zresztą same te wszystkie parady równości pokazują, że właściwie tam punktem najistotniejszym jest seks. Nie? To jest najistotniejsze, prawda? O to jest walka. Nie? I nie mówiąc już o tym, że prawda, że choroba, kiedy nie jest korygowana albo kiedy nie ma próby okiełznania, no to ona ma tendencję, zwłaszcza jeżeli to jest choroba psychiczna, a to jest właśnie podłoże tej mamy psychiczne, ma tendencję do tego, żeby się jeszcze bardziej, prawda, przeobrażać. I jak popatrzymy na historię, prawda, ludzi, którzy naprawdę popadli w głębokie dewiacje seksualne, prawda, gwałty i tak dalej, pedofilia, to nie są ludzie, którzy od razu mieli tak rozbuchaną seksualność, nie? Bo istnieje taki mit, prawda, że za wszystkie dewiacje seksualne to jest odpowiedzialny Kościół ze swoją opresją względem seksualności. Absolutnie nie. Nie, zachowywany celibat ma taki skutek, że człowiek zaczyna panować nad tą najpotężniejszą siłą w swoim życiu. Naprawdę staje się mocny, zaczyna panować. Natomiast jakie są historie ludzi, którzy właśnie takie przestępstwa popełniają? Zaczynało się od pornografii, prawda? Często to są osoby właśnie o zaburzeniach preferencji seksualnej, coraz bardziej, coraz więcej, coraz różniej. Nie? Coraz inaczej. I statystyki tutaj nie kłamią, prawda? Wśród osób homoseksualnych kilkadziesiąt razy częściej występuje pedofilia, prawda, niż u osób heteroseksualnych. Pokazują to badania, które są oczywiście notorycznie i zuchwale fałszowane. Pokazują eksperymenty różne społeczne. Dwa lata temu chyba miał miejsce taki eksperyment. Jedna dziennikarka weszła chyba na szwedzki portal homoseksualny dla homoseksualistów. Na portalu było zalogowanych, nie wiem, z 500 mężczyzn, prawda? I ta dziennikarka podała się za chłopca chyba 15-letniego. I zaczęła tam pisać na tym czacie, prawda, że no tutaj tego, że chciałby, szuka kogoś, kto go wprowadzi, pokaże mu arkana, prawda, seksu homoseksualnego, no to kilkaset osób się zgłosiło, że ja. Prawda? Kilkaset osób. Ale znowu, tu ja nie mówię po to, żeby napiętnować osoby homoseksualne, tylko żeby pokazać, prawda, jakie może mieć konsekwencje tolerancja. Nie? Tolerancja w takim znaczeniu, że my pozwalamy żyć tak, jak chcesz żyć. Nie, nie miej granic. Nie? To może mieć naprawdę skutki fatalne dla samej tej osoby. Dlatego ideologia LGBT jest wroga osobom LGBT. Jest po prostu wroga. I jeszcze zanim przejdziemy i może już tak płynnie przechodząc do ideologii, bo to powiedzieliśmy o osobach i myślę, że już nie mamy wątpliwości, jak powinniśmy podchodzić do tych osób, do osób homoseksualnych, prawda? Pomagać im z troską, z pragnieniem zbawienia ich. Jeszcze krótka historia interpretacji i rozumienia homoseksualizmu, bo wiadomo, w starożytności, zwłaszcza prawda, w krajach semickich, no to był absolutnie napiętnowany i za to była kara ukamienowania. W nowoczesnej, wyzwolonej Grecji, prawda, był czymś pożądanym i preferowanym. W chrześcijańskiej Europie średniowiecznej znowu napiętnowany i wstydliwy. I sytuacja zaczęła się zmieniać właściwie w wieku XIX, bo tak naprawdę dopiero w XIX wieku, kiedy zaczęła się rodzić współczesna psychologia, to współczesna psychologia, która prawda jeszcze wtedy nie była może tak zideologizowana jak dzisiaj, oczywiście nie wszystkie kierunki, a tej bym, prawda, są też psycholodzy chrześcijańscy, katolicy i ufajmy im. Natomiast w XIX wieku psychologia, prawda, jednoznacznie zaczęła określać homoseksualizm właśnie jako chorobę. Właśnie jako chorobę, prawda? I wtedy zaczęła się pewna przemiana społeczna, więc to jest choroba. I na te środowiska, prawda, homoseksualne, no wtedy jeszcze nie możemy mówić o środowiskach, bo się nie zbierali się homoseksualiści w pewne środowiska, bo to było niemożliwe, nie ze względu na pewne konwenanse społeczne. Ale wtedy osoby homoseksualne od razu temu przyklasnęły. Tak, choroba. Choroba. Dlaczego? Bo jeżeli to jest choroba, to nie macie prawa nas za to napiętnować. Nie? Nie macie prawa nas za to napiętnować. Minęło jedno pokolenie, minęło drugie pokolenie i przyzwyczailiśmy się, że nie możemy napiętnować homoseksualistów za to, prawda, że są homoseksualistami, bo to jest choroba. Przemiany społeczne idą, prawda? Zasiane ziarno wydaje swój plon. I dwa pokolenia później już mniej więcej społeczeństwo było zgodne co do tego, że to jest choroba i nie wolno napiętnować tych osób. Więc co osoby homoseksualne zaczęły mówić? Jeżeli ty mówisz, że jesteś chory, że ja jestem chory, to ty mnie napiętnujesz. A przecież nie wolno napiętnować homoseksualistów. Dlaczego nas napiętnujecie? Dlaczego mówicie, że my jesteśmy gorsi, jacyś, prawda, dysfunkcyjni?
jacyś okaleczeni, chorzy, nie? Przecież nas nie wolno, już chyba się zgadzamy co do tego, że nas nie wolno napiętnować. Więc proszę nie mówić, że my jesteśmy chorzy, my jesteśmy normalni. My jesteśmy tacy jak inni. WHO wykreśla homoseksualizm, prawda, z listy chorób, nie? No to społeczeństwo jest na etapie, że się oswaja, prawda, już prawie się oswoiło, że homoseksualizm jest chorobą. Jeżeli nie jest chorobą, to dlaczego się go nie promuje tak samo jak małżeństwa heteroseksualnego? Dyskryminujecie nas. Dlaczego się go nie promuje? Dlaczego w szkole się nie mówi? Dlaczego dzieciom się nie mówi, że mogą sobie wybrać? Przecież nie jest chorobą. Jeżeli nie jest chorobą, to jest normą. To dlaczego jest wykluczony? Dlaczego stosujecie opresję względem nas? Nie? Krótka historia ideologii. Jak to się rodziło? Właśnie taki proces zachodził w naszych społeczeństwach. Nie? I gdzie jesteśmy na tym etapie, prawda, że homoseksualiści, prawda, już sformułowawszy swoje, prawda, postulaty, w spójny system ideologiczny, domagają się, prawda, właśnie o to chodzi w edukacji seksualnej, o to chodzi, prawda, w tym, żeby, jeszcze się to nazywa, prawda, tolerancją, że to jest walka o tolerancję, tolerancja. To jest coś, prawda, chrześcijańskiego i to tolerować, to znaczy zgadzać się na pewien stan rzeczy, który nie jest dobry i nie jest właściwy. Zgadzam się tylko dlatego, bo jeszcze teraz nie mogę go zmienić, czyli toleruję go, nie? Matka mówi do dziecka, prawda, dziecko się źle zachowuje, mówi, nie będę tego tolerować. Albo jak dziecko jest niesforne, no to toleruje złe zachowanie, bo wyrośnie z tego, nie? Ale jest nadzieja, że będzie inaczej. To jest tolerancja. Natomiast dzisiaj się mówi tolerancja, a tak naprawdę myśli się akceptacja. A nawet już nie akceptacja, ale afirmacja. Jaka jest strategia parady równości? Przecież tutaj nie chodzi o tolerancję, żeby nas tolerowali, tylko ja prawda, wychodzę, manifestuję, epatuję seksem, epatuję seksualnością, prawda? To widać w przebraniach, w umalowaniu tych osób, prawda? I jeżeli ty na to nie chcesz patrzeć, nie? Jeżeli ty nie życzysz sobie na to patrzeć, to jesteś opresyjny. Nie? Bo my tutaj, a ty masz na to patrzeć. Nie? A jeżeli nie chcesz patrzeć, jeżeli odwracasz tylko głowę, no to już jesteś opresyjny. To już jest opresja, prawda? I prześladujesz nas, nie? A ja powiem wam szczerze, prawda? No jak widzę niestosownie zachowującą się parę heteroseksualną na ulicy, ja też nie chcę na to patrzeć. Nie? Równie jak na homoseksualną. Naprawdę nie chcę, nie? To nie jest miejsce. Nie? Ja nie chcę. Nie? Bo to jest intymne, nie? To jest wasze, to jest święte. Nie? Więc taką mamy krótką historię, prawda? Jakie są założenia? Założenia tej ideologii, bo ideologia tutaj już, prawda, nie ma taryfy ulgowej i tutaj powiem wam od razu, bez żadnych ogródek, tak jak osoby homoseksualne, prawda, powinniśmy z troską do nich podchodzić i prowadzić do Boga, do zbawienia i z delikatnością. Ideologia homoseksualna, nie przesadzam, to jest ideologia szatańska. To jest zło samo w sobie. I zaraz wam powiem dlaczego, prawda? Ideologia LGBT jest czymś po prostu skandalicznym i tutaj, prawda, arcybiskup Jędraszewski, on wyraźnie wyraził się. Mówił, ideologia LGBT jest zarazą. Jest zarazą, to słowo zaraza, no to ono, prawda, też kontekst trzeba znać, że ono było kiedyś użyte, prawda, w kontekście komunizmu. I on mówił o ideologii, prawda? I ona naprawdę jest absolutnie destrukcyjna i zła. Nie? Bo jest zakłamana, bo jest kłamliwa. Ale nawet nie tylko dlatego. Jakie są założenia, prawda? Samo słowo gej. Ktoś wie, co to znaczy gej? Skąd to się wzięło takie słowo? Angielskie słowo. Radosny. Szczęśliwy. Radosny, szczęśliwy. Nie? Popatrzcie, jakie już zakłamanie, prawda? Radosny, szczęśliwy to jest właśnie ten człowiek, nie? On jest, prawda, on jest fajny, ale zwróćcie uwagę, jak ta ideologia również oddziałuje kulturowo i społecznie na nas, nie? Filmy, prawda, książki, seriale. Przecież w serialach coraz częściej pojawiają się, no bo to w ramach walki o tolerancję i równouprawnienie, pojawiają się postacie homoseksualne i one są najszlachetniejsze w filmie. To nie ulega wątpliwości. Prawda, że tak szlachetnych to już nie ma. Nie? I w kontraście jeszcze, prawda, jakiś katol, który ich tam prześladuje, nie? Najlepiej. Nie? Żeby już dopełnić obrazu. Nie?
To jest, tak działa ta ideologia, prawda? Więc radosny, jest zakłamanie. Postulatem ideologii LGBT jest właśnie wprowadzanie edukacji seksualnej i to edukacji, która ma swoje założenia, że to prawda mają być seks edukatorzy, prawda, z zewnątrz, ze szkoły, że najlepiej jakby wychowawca w tym momencie wychodził z klasy, no bo prawda przy wychowawcy no to dzieci nie będą się czuły swobodnie, a tutaj to będą się czuły swobodnie, prawda. Ostatnio była wojna w Sejmie na temat ustawy Stop Pedofilii, i środowiska LGBT krzyczały, że jak to tutaj ograniczanie. Natomiast trzy zapisy, prawda, którym się przeciwstawiano. Jeżeli ktoś propaguje współżycie seksualne wśród nieletnich, podlega karze. No to jest tak jasne i oczywiste, że aż się w głowie nie mieści, że ktoś może mieć czelność przeciwstawić się temu. Nie? I na całym świecie poszła fama, że Polska jest zaściankowa i próbuje karać osoby i napiętnować, prawda? No ale to proszę mi dać na deklarację, czyli w tym momencie ktoś, kto przeciwstawia się tej ustawie, no to musiałby zadeklarować. Tak, ja chcę iść propagować zachowania seksualne wśród dzieci. Tak, chcę iść to robić. No jednoznaczna deklaracja tutaj jest, prawda? Dlaczego to się robi? Wracamy do początku naszego wykładu dzisiejszego. Seksualność dziecka jest labilna, jest plastyczna. Nie? Spróbuj wszystkiego. Spróbuj wszystkiego, prawda? Eksperymentuj, nie bój się, to jest normalne. To jest normalne. Nie? Czyli tu nie chodzi tylko o tolerancję, o to, żeby uczyć, prawda, żebyś prawda, że jeżeli zobaczysz osobę homoseksualną, no to żebyś jej nie bił, nie rzucał kamieniami i nie pił. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, bo to są przypadki skrajne i tak skrajne, jak wszystkie inne zachowania patologiczne, prawda? I występujące, i tego się instytucjonalnie, ani kulturowo nie da się zmienić, nie? To już doszliśmy do granicy, nie da się tego zmienić, nie? Tak jak instytucjonalnie nie da, są wypadki skrajne, że ktoś kradnie, są wypadki skrajne, że ktoś pije, prawda? I oczywiście tego się nie da już zrobić bardziej, no bo zawsze będą takie przypadki, bo jesteśmy dotknięci grzechem pierworodnym. Mamy skłonność do grzechu, jeden sobie będzie radził lepiej, drugi mniej dobrze sobie będzie radził, prawda? Natomiast edukacja postępuje zupełnie nie dlatego, żeby walczyć o tolerancję. Ideologia LGBT, następne, prawda, założenie nieme, ale czego, prawda, ona nas uczy? Ona właśnie to, o czym tutaj powiedzieliśmy, ona stawia seksualność i seks w punkcie centralnym. Nie? Dla ideologii LGBT właściwie seksualność to jest coś nadrzędnego, to jest niemal Bóg, to jest niemal Bożek. Nie? Zdaję sobie sprawę, że seks, prawda, seksualność jest bardzo ważna, niezwykle istotna. Małżonkowie to wiedzą dużo lepiej ode mnie, że to jest ważne, prawda? To jest istotna sfera i nie można jej marginalizować i pomijać. Ale czy ktokolwiek z osób heteroseksualnych byłby skłonny do zorganizowania marszu i pochodu tylko i wyłącznie z tego względu, że ma jakieś problemy albo nawet, prawda, zewnętrzne dotykające seksualności? Osoba heteroseksualna dzisiaj już tak, ale normalnie, prawda, każda osoba heteroseksualna w małżeństwie, prawda, wie, że seks jest ważny, ale no, ważniejsze jest to, żeby, prawda, żeby moja rodzina, żeby moje dzieci mogły się rozwijać. I o to już wyjdę na ulicę, nie? Żebym miał co do garnka włożyć, żeby moje dzieci mogły się rozwijać. Natomiast o jakieś tam obostrzenia seksualne, nie, no to już to się wydaje dziwne, prawda, że z tego powodu można manifestować. Nie? Afirmować, prawda, że to jest powód do tego, żeby, prawda, z tej okazji organizować jakiekolwiek festiwale, prawda, i tak dalej, nie? Także to jest jakieś pochody, prawda, i ten, nie? I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, prawda, dlaczego, może jeszcze zanim, te dwie rzeczy, które już sobie powiedzieliśmy, prawda, czyli stawianie seksu jako czegoś najważniejszego, prawda,
potrzebnego do, w ogóle do realizacji swojego życia, bo bez tego to nie będziesz szczęśliwy. Jak nie będziesz miał seksu, to nie będziesz szczęśliwy, nie zrealizujesz się. Stawienie tego za punkt centralny życia, prawda? I druga rzecz, czyli to zakłamanie, że to jest dobre i wchodzenie w szkoły, prawda? Żeby kształtować młode pokolenia już w takim duchu, w jakim chcemy. One już pokazują, że ta ideologia naprawdę jest szkodliwa. Nie? Bo ona po pierwsze samym osobom homoseksualnym nie daje żadnej pomocy, nie? Ale daje, prawda, pogłębienie. Nie? To jest gaszenie pożaru benzyną. Nie pali się, lejemy benzyną. To jest mniej więcej taka strategia, prawda? Nie daje się im możliwości do tego, żeby naprawdę spróbowały zawalczyć ze swoją słabością i przekonać się, czy to nie będzie skutkowało szczęśliwym życiem. Bo my chrześcijanie wiemy, że jeżeli ktoś, prawda, przeżywa jakikolwiek ból i cierpienie ze względu na to, że sobie z czymś w życiu nie radzę, to jeżeli z Bogiem zaczynamy sobie radzić, no to jest moment wyzwolenia. Nie? Chrześcijanie tego doświadczają. Żyłem w grzechach i to była beznadzieja. Przyszedł do mnie Chrystus, uwolnił mnie z grzechu. Jestem wolny. Nie? Na nic bym to nie zamienił. Na nic w świecie bym to nie zamienił. Nie? Tutaj taką perspektywę tym osobom się odbiera. Nie? Co więcej, osoby, które mogłyby nie być nigdy dotknięte właśnie tym krzyżem, prawda? Edukacja seksualna, ideologia LGBT powoduje, że są naprawdę narażone do tego, że kiedyś będą musiały całe życie się z tym zmagać. I to już pokazuje, prawda, dlaczego ideologia LGBT jest naprawdę zarazą, jest zbrodnicza. Nie? I tutaj nie ma się co, prawda, jest zbrodnicza, nie? Ponieważ naprawdę ja... spotykając się z osobami, które, prawda, z tą jedną osobą, jedna osoba, która właśnie zachęcona spróbowała i potem nie potrafi sobie z tym poradzić, no to ja nie znajduję żadnego usprawiedliwienia dla tych, którzy ją zachęcili. Nie? Dlaczego teraz te osoby jej nie pomogą, prawda? Dlaczego właśnie teraz te osoby nie będą jej wspierały, prawda? Tylko jeszcze jej powiedzą, słuchaj, to nie jest problem, jeszcze bardziej w to wejdź, nie? Jeszcze bardziej w to wejdź. Statystyki pokazują, że samobójstwa wśród osób homoseksualnych są dużo częściej się zdarzają niż wśród heteroseksualnych. Oczywiście tłumaczy się przez opresję społeczeństwa. Nie wierzę. W wielu przypadkach pewnie tak. W wielu przypadkach nawet przez presję rodziny. Ale nie wierzę, że to są jedyne powody. Nie? Nie jestem w stanie to uwierzyć. Raczej, prawda, nie potrafię sobie poradzić sam ze sobą. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie kontaktu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, dlaczego ta ideologia jest naprawdę zła. I tutaj was być może zdziwię i powiem wam coś zupełnie nowego. Ideologia LGBT w swoich korzeniach ideologicznych i założeniach i mechanizmach jest po prostu kolejną transformacją marksizmu. I posiada te same mechanizmy, które posiada marksizm. Zaraz wytłumaczę, na czym to polega, prawda? Marksizm to jest ideologia, prawda, społeczna, polityczna, ale nie o to tutaj chodzi. Wiadomo, jakie są podstawy marksizmu. Walka klas, prawda, jest jedna klasa, która uciska, druga jest, która jest uciskająca. No tutaj widzimy podobny mechanizm, prawda, jest oczywiście społeczeństwo tradycyjne, katolickie, które uciska i osoby homoseksualne, które są uciskane. Trzeba doprowadzić do walki klas, żeby wyzwolić, prawda, zlikwidować tych, którzy są opresyjni i tak dalej, ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że marksizm jako ideologia, marksizm jest ideologią mesjanistyczną. To jest mesjanizm. Marksizm jest ideologią mesjanistyczną. Na czym to polega? Na czym polega mesjanizm? Mesjanizm polega na tym, że, prawda, chcemy kogoś wyzwolić. Mesjanizm to jest wyzwolenie, to jest zbawienie. Jest ateistyczną ideologią mesjanistyczną, prawda? Jaki jest mechanizm tutaj? Najpierw znajdujemy sobie ofiarę, prawda? Jest ofiara i być może nawet pełni szlachetnych uczuć chcemy tą ofiarę wyzwolić, no bo jest ktoś, kto potrzebuje naszej pomocy i naszego wyzwolenia. Tworzymy ideologię, prawda, marksistowską, która jest mesjanistyczna, prawda? Stajemy się sami Mesjaszem. Mesjaszem, który ma zbawić tą osobę. No, taki był marksizm, taki był komunizm, takie były wszystkie inne transformacje, obecnie LGBT, która jest chyba ostatnią transformacją marksizmu, prawda? Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że każdy mesjanizm bez Boga jest antymesjanizmem. Mesjasz bez Boga jest antymesjaszem. Powiem dosadniej, antymesjasz to znaczy antychryst.
to znaczy antychryst, tak? Można coś zapytać? Ale to może za chwilkę, dobrze? Dlaczego? Na czym to polega, prawda? Na czym to polega? Słuchajcie, idea mesjanistyczna jest naprawdę tak pociągająca i tak spójna z naszą naturą, że ona nas jest w stanie całkowicie pochłonąć i uwieść, prawda? Jeżeli jedyny mesjanizm, jaki jest możliwy, to jest mesjanizm chrześcijański. Jedyny. Z dwóch powodów inny mesjanizm musi doprowadzić do katastrofy. Z pierwszej przyczyny, ponieważ jest fałszywy i źle upatruje momentu zniewolenia człowieka i jego krzywdy, jest jeden prawdziwy Mesjasz, Jezus Chrystus, który naprawdę zlokalizował źródło naszego cierpienia i zła, którym jest grzech. I uderzył w ten grzech, prawda? I to jest jedyny możliwy mesjanizm. Natomiast każdy inny mesjanizm będzie chybiony. Ale każdy inny mesjanizm, jeżeli mamy do czynienia z mesjanizmem bez Boga, to problem jest taki, że my stajemy się Mesjaszem, natomiast jeżeli ja jestem Mesjaszem, no to jestem absolutem. I każdy mesjanizm bez Boga ma skłonność do tego, żeby stawać się absolutem, żeby stawać się totalitaryzmem. Żeby, prawda, mesjanizm chrześcijański ma zupełnie inną strukturę. Nade mną jest Bóg. Ja realizuję to, co mi każe Bóg. Jestem, prawda, z jednej strony zdeterminowany pomysłem Boga, nie swoim własnym pomysłem, z drugiej strony jestem ograniczony prawem Boga, przykazaniami. Mesjanizm bez Boga, prawda, jeżeli ja jestem Mesjaszem, stoję na miejscu absolutu, on będzie prowadził do tego, że najpierw zapomni się o ofierze, bo najważniejszy jest Mesjasz w mesjanizmie. Nie czarujmy się, to tak działa. Nie? Na początku, prawda, wyzwolimy robotników. Jak było z komunizmem? Wyzwolimy robotników. Ale się okazało, że potem nie jest robotnik ważny, ważny jest Mesjasz, którym jest komunizm. I on potrafił pożreć robotników, żeby przetrwać, prawda? I tak samo jest LGBT. Kolejny Mesjasz, kolejny antychryst, wyzwólmy, prawda? Ale jeżeli, prawda, mamy Mesjasza bez, prawda, bez Boga, czyli bez hamulca bezpieczeństwa w postaci przykazań i bez realizacji jego planu, ale swój własny plan, no to ja sam staję się absolutem. To prowadzi po pierwsze, pierwsza rzecz, przekraczanie granic. Nie ma granic, prawda? Antymesjanizm nie ma problemu, żeby posunąć się, prawda, do kłamstwa. Nie? Ideologia LGBT widzimy, jak to robi. Najpierw posuwamy się do kłamstwa, ponieważ nie ma sankcji odgórnej od Boga na mnie. Nie? Więc najpierw posuwam się do kłamstwa. Jeżeli nie kłamstwo, no to posuwam się do zbrodni, prawda? Jeżeli nie zbrodnia, no to idę jeszcze dalej. I to jest ideologia, która niestety musi się tak skończyć i każda ideologia, tutaj nie chciałbym wyróżniać, ale każda ideologia, która proponuje nam pewien mesjanizm, pewnego rodzaju zbawienie bez Boga, skończy się tak samo. I my przeżyliśmy takich mesjanizmów, takich antychrystów już kilku. Pokażcie mi jednego, któremu się udało i nie doprowadził do tragedii. To tak działa, bo my jesteśmy tak zbudowani, bo tak jest zbudowana natura ludzka, że ona oczekuje Mesjasza, oczekuje Zbawiciela, potrzebuje tego zbawienia, prawda? I jest otwarta na zbawienie. I chce przyjąć Zbawiciela i jak go przyjmuje, to przyjmuje go w sposób absolutny, zapominając o wszelkich granicach. Co w przypadku chrześcijaństwa prowadzi do świętości, w przypadku mesjanizmów ateistycznych prowadzi właśnie do całkowitej destrukcji. Mesjanizm tak działa. My oczekujemy na zbawienie. Jeżeli ktoś nam daje propozycję zbawienia, przyjmujemy ją absolutnie. Zaczynamy ją absolutyzować. Całkowicie, prawda, ona się rozrasta, przekracza wszelkie granice i zaczyna niszczyć. I zaczyna niszczyć. Nie? To jest antychryst opisany w Apokalipsie. Ja nie mówię tylko o ideologii LGBT, ale o komunizmie, prawda, o nazizmie. To wszystko ma jedną i tą samą strukturę. Jesteś Mesjaszem. I teraz zbawisz, jak jesteś Mesjaszem, to wolno ci wszystko. To wolno ci, prawda, zlikwidować tych, którzy są źródłem zła. To wolno ci przekraczać granice dla wprowadzania ładu i dobra, bo jesteś Mesjaszem. Bo cel uświęca środki. I krańcem tego zawsze jest absolutna destrukcja. Jeden mesjanizm. Jak ktoś mi kiedyś pokaże, jeden ludzki mesjanizm, który nie doprowadził do rzezi, do totalitaryzmu i do ludobójstwa, ja będę wdzięczny. Jestem przekonany, prawda, że ideologia LGBT będzie prowadziła dokładnie do tego samego. Zresztą już to widzimy, bo już się mówi, prawda, wyrzucić tych, którzy mówią, że homoseksualizm jest grzechem, zakneblować ich, prawda, otoczyć kordonem, wyrzucić, prawda, napiętnować, ukarać, osadzić w więzieniu.
zlikwidować. Nie? Zlikwidować. Jeżeli, prawda, osoba homoseksualna na paradzie, prawda, pobije kogoś, kto się sprzeciwia, pasywnie się sprzeciwia, co jest transparentem, no to ona się czuje, ona naprawdę się czuje, prawda, osoba opętana ideologią, nie dotknięta homoseksualizmem, ideologią opętana, ona naprawdę jest przekonana, że miała do tego prawo. Nie? Że miała do tego prawo, bo ja walczę w słusznej wierze. Nie? I to pokazuje, moi drodzy, że ta ideologia, zresztą jak każda mesjanistyczna ideologia, jest naprawdę iście szatańska. Nie? To jest iście szatański pomysł. Nie? Będziemy Mesjaszem, ale bez Boga. Ludzkim Mesjaszem. Nie? To się fatalnie kończy. No i to by było na tyle chyba, prawda? Jeszcze tak może dla podsumowania, bo tak negatywnie skończyliśmy. Jestem przekonany, że z ideologią LGBT, ale z każdą inną, bo to też padnie. Nie, to też padnie. I dzisiaj, prawda, już niektórzy, którzy gdzieś bardziej w sposób światły patrzą, już domyślają się, że największymi ofiarami ideologii LGBT będą osoby LGBT. To do tego będzie musiało doprowadzić. No niestety, prawda, niestety będzie musiało doprowadzić. Z ideologią powinniśmy walczyć i tutaj nie ma taryfy ulgowej, nie ma wchodzenia w poprawność polityczną, że ja teraz się będę bał, że co mi powiedzą, że mi film z YouTube'a ściągną, no niech ściągną. To jeszcze raz się wrzuci. Nie? Że mi zabronią czegoś, że mi powiedzą coś, prawda? Nie, z ideologią naprawdę należy walczyć, ponieważ ona po pierwsze zabiera nam Boga, zabija nam Boga, usuwa nam Boga, grzech czyni bożkiem, który ma go zastępować, prawda? I całkowicie zakłamuje rzeczywistość i prowadzi nas do zguby. Z perspektywy chrześcijańskiej nawet już nie chodzi o chaos społeczny, chodzi o zbawienie. Przecież my naprawdę pragniemy zbawienia. Przecież my naprawdę pragniemy szczęśliwego życia w pełni miłości z Bogiem. Nie? A ta ideologia całkowicie to zabiera. Nie? Z tym naprawdę trzeba walczyć. I z jednej strony, jeżeli my widzimy, prawda, ideologię LGBT i osoby, z tą ideologią zwalczyć, prawda, naprawdę walczyć z nią, nie żadną agresją, prawdą. Prawdą. Prawdą i męstwem, i odwagą, prawda? Natomiast osoby LGBT przygarnąć, nie? Nie zostawić ich samych. Bo oni naprawdę teraz są w takiej sytuacji, że myślą, to jest mój Mesjasz. A Kościół to jest mój oprawca. A jest dokładnie na odwrót. To jest dokładnie na odwrót, nie? Znowu wracamy do raja, do raju, nie? Przychodzi wąż i to wąż mówi, to ja ci tutaj pomogę, ja cię wyzwolę, zjedz owoc. Bo Bóg to jest twój oprawca. Bo on ci nie pozwala, nie? I jedne i te same mechanizmy do końca świata chyba będą się powtarzały. Te, które są opisane w Biblii. Jedne i te same. Nic nowego, nie? Szatan nic nowego nie wymyśli, bo on kreatywny nie jest. Jedno i to samo tłucze przez tysiące lat, nie? I tutaj mamy dokładnie z tym samym do czynienia. I to, co zrobił arcybiskup Jędraszewski, może sobie każdy mówić, co chce. Mogą sobie niektórzy milczeć, bo się boją. Ideologia LGBT jest ideologią zbrodniczą, jest ideologią szatańską. Osoby LGBT są skrzywdzone najbardziej przez tą ideologię i najbardziej domagają się naszego współczucia i naszej pomocy. Tyle.